do mikrofonu poprosimy pana doktora Tomasza Szczęsnego, ordynatora oddziału chirurgii klatki piersiowej Szpitala Specjalistycznego w Pile. Pan doktor przedstawi nam temat wczesne wykrywanie raka płuca za pomocą badań przesiewowych, szansą na ograniczenie epidemii zgonów nowotworowych po zakończeniu epidemii COVID-19. Sprawdzę tylko, jak to się przewija. Dobrze. Panie starosto, szanowny panie starosto, szanowni państwo, drodzy słuchacze. Przed epidemią koronawirusa każdego dnia w Polsce umierało około 1000 osób. W czasie obecnej pandemii niekiedy umiera 1500, a nawet prawie 2000 osób dziennie. Te dodatkowe zgony to tylko w połowie zgony spowodowane koronawirusem. Drugie tyle to są zgony z innych powodów. Przede wszystkim spowodowane zbyt późno rozpoznanymi zawałami serca, a także późno rozpoznanymi nowotworami. Wiadomo, że ta zwiększona umieralność z przyczyn niecovidowych będzie trwać dłużej niż epidemia koronawirusa. Uzbrojeni w tę wiedzę już dzisiaj przygotowujemy się do akcji badań przesiewowych, aby wcześniej wykrywać i skuteczniej leczyć choroby tak zwane pospolite po zakończeniu pandemii. Spośród wszystkich chorób nowotworowych największym zabójcą jest rak płuca. Dzisiaj opowiem państwu, jak można spowodować, żeby rak płuca z choroby generalnie nieuleczalnej stał się chorobą generalnie uleczalną, przynajmniej w grupie osób poddanych badaniom przesiewowym. Zapadalność na chorobę to liczba przypadków podawana zwykle na 100 tysięcy mieszkańców. Umieralność to liczba zgonów podawana zwykle na 100 tysięcy mieszkańców. Umieralność na nowotwory w Polsce należy do najwyższych w Europie. Nie dlatego, że Polacy częściej chorują na raka. Nowotwory rozwijają się częściej u osób w podeszłym wieku, a ludzie w Polsce żyją krócej niż ludzie na zachodzie Europy. Więc zapadalność na nowotwory jest u nas niższa niż w krajach wysoko rozwiniętych. Wysoka umieralność na nowotwory w Polsce jest spowodowana przede wszystkim późnym ich wykrywaniem. Przyjrzyjmy się zapadalności na raka płuca w Polsce. Jest ona najwyższa w północnej części kraju i na Dolnym Śląsku. Tylko około 10% z tych chorych udaje się wyleczyć z raka. 100 lat temu rak płuca występował bardzo rzadko. Był tak rzadki, że nie był klasyfikowany jako osobna choroba, osobny nowotwór. Był klasyfikowany wspólnie ze wszystkimi nowotworami głowy i szyi. Epidemia raka płuca zaczęła kiełkować w latach 20. XX wieku, kiedy początkowo w Ameryce Południowej, Północnej, a później również na innych kontynentach rozpowszechnił się zwyczaj palenia papierosów sporządzanych z tak zwanych lekkich tytoniów. Lekkie papierosy, tak zwane lighty, pozwalają głębiej zaciągnąć się dymem tytoniowym, przez co zwiększa się powierzchnia wchłaniania nikotyny i substancji rakotwórczych. Powierzchnia śluzówek nosa, gardła, jamy ustnej i górnych dróg oddechowych to jest około 0,5 m2. Natomiast powierzchnia oskrzelików i pęcherzyków płucnych to jest mniej więcej porównywalna do powierzchni boiska piłkarskiego. Dlatego lekkie papierosy szybciej uzależniają i są bardziej rakotwórcze. Wiadomo to było, że szybciej uzależniają od bardzo dawna, natomiast dopiero od lat 60., 70. XX wieku odkryto zależność między paleniem papierosów a zachorowaniem, a epidemią raka płuca. Nikotyna uzależnia, ale nikotyna sama w sobie nie jest rakotwórcza. Najbardziej rakotwórczą substancją zawartą w dymie tytoniowym jest benzoalfapiren. Pod koniec XX wieku wskutek rozpowszechnienia się silników diesla, a także haniebnego zwyczaju palenia śmieciami w piecach i węglem złej jakości, bardzo wzrosło stężenie benzoalfapirenu w powietrzu. Inne kraje europejskie już sobie poradziły z tym problemem,
Dlatego dziś najwyższe stężenie tego karcinogenu w powietrzu ma Polska. Obecnie około połowa chorych z rakiem płuca, obserwowanych również na naszym oddziale, to ci, którzy nigdy nie palili papierosów albo rzucili palenie ponad 10 lat temu. Grupą, w której najszybciej rośnie zapadalność na raka płuca, to są nigdy nie palące kobiety. Jest to dowód na to, że zanieczyszczenie powietrza stało się równie ważnym czynnikiem rakotwórczym, jak zwyczaj palenia papierosów. Pora zdjąć z raka płuca odium choroby zawinionej. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn i trzecim w kolejności nowotworem u kobiet. Jednak jeśli spojrzymy na umieralność, to rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u obu płci. Dzieje się tak dlatego, że rak płuca jest wykrywany późno, zwykle dopiero wtedy, kiedy pojawiają się przerzuty odległe. Wówczas szanse na wyleczenie są znikome, a leczenie służy łagodzeniu objawów lub wydłużeniu życia. Jeśli rak płuca zostanie wykryty w pierwszym stadium, zanim pojawią się przerzuty do węzłów chłonnych regionalnych czy przerzuty odległe, wówczas szansa na wyleczenie wynosi 80-90%. To jest pierwsze stadium choroby. Jeśli pojawią się przerzuty w obrębie tego samego płata, w obrębie tego samego płata, co głos pierwotny, mówimy o drugim stopniu zaawansowania choroby. Szansa na wyleczenie maleje wówczas do około 40%. Jeśli pojawią się przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia, mówimy o trzecim stopniu choroby, szansa na wyleczenie maleje do 10%. Kiedy pojawią się przerzuty odległe, rak wkracza w ostatnią, czwartą fazę choroby, a szanse na wyleczenie spadają do mniej niż 2%. W przypadku raka piersi metodą, która przyniosła ogromną poprawę wyleczalności, jest badanie rentgenowskie, czyli mammografia. Dzięki badaniom przesiewowym, to są takie badania, które są wykonywane u osób bez poczucia choroby, udaje się dzisiaj wyleczyć około 50% kobiet z rakiem piersi, a spośród tych, które regularnie się badają, nawet ponad 90%. W przypadku raka płuca również dysponujemy taką metodą. Jest to niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej. Jako badanie przesiewowe do wykrywania raka płuca najwcześniej została wprowadzona w Japonii, gdzie takie badania są prowadzone na skalę masową od ponad 30 lat. Metoda ta pozwala wykryć raka płuca nawet wtedy, kiedy jego średnica jest mniejsza niż pół centymetra, tak jak na tej tomografii, gdzie w prawym dolnym rogu jest widoczny taki mały punkcik. Nie mam niestety lasera, żeby pokazać. Mam nadzieję, że Państwo to widzą. Niekiedy tomografią komputerową wykrywamy guzki tak małe, że ich nowotworowy charakter stwierdzamy dopiero w badaniu kontrolnym. Tutaj jest widoczny rak płuca tak mały, po lewej stronie, że nawet w pozytonowej tomografii emisyjnej nie potwierdzono jego nowotworowego charakteru. Dopiero badanie kontrolne wykonane po kilku miesiącach wykazały powiększenie się guzka w tomografii komputerowej, a badanie PET-CT potwierdziło jego nowotworowy charakter. Tomografia komputerowa wykrywa guzki, takie raki płuca, które na zwykłym zdjęciu rentgenowskim są ukryte albo za sylwetką serca, albo za żebrem, albo za kopułą przepony, albo tak jak w tym przypadku za naczyniami wnęki lewego płuca. Niektóre raki płuca rosną początkowo w przegrodach międzypęcherzykowych w formie siateczki, powodując pogrubienie przegród międzypęcherzykowych, nie tworzą one litego guza. Dlatego są słabo widoczne na zwykłym badaniu rentgenowskim, nawet kiedy, tak jak ten guz lewego płuca na tym zdjęciu, ma średnicę prawie 10 cm. Tomografią komputerową możemy wykryć te tak zwane raki nielite, czyli rosnące w formie siateczki. Co ciekawe, tak długo jak rak płuca nie tworzy ognisk litych, a jedynie tak zwany obraz mlecznej szyby, jest rakiem przedinwazyjnym, czyli nie tworzy żadnych przerzutów.
ani do węzłów chłonnych, ani do narządów odległych. Tutaj widzimy raka, który na zwykłym zdjęciu chowa się za żebrem. Na tomografii jest za to świetnie widoczny. Tak wygląda nielity rak płuca pod mikroskopem. Widoczne są grube, pogrubiałe przegrody międzypęcherzykowe. A co jeśli w obrębie raka nielitego pojawia się ognisko lite? Badania pokazują, że tak długo, jak średnica obrazu mlecznej szyby jest większa ponad dwukrotnie od średnicy części litej, tak długo rak płuca jest nadal rakiem przedinwazyjnym, czyli nie tworzy przerzutów. Oznacza to, że można go skutecznie leczyć operacyjnie, usuwając przy tej okazji tylko niewielki margines zdrowego płuca. Guzy nielite rosnące w formie siateczki w przegrodach międzypęcherzykowych są tworzone tylko przez adenokarcinoma, czyli po polsku gruczolakoraka. To jest ten nowotwór pokazany na schemacie kołowym jako w żółtym kolorze. Ten typ raka płuca jest coraz częstszy i jest szczególnie częsty u osób, które nigdy nie paliły papierosów. Małe raki płuca można operować z małych cięć operacyjnych. Chirurg operuje wtedy za pomocą specjalnych, długich narzędzi, nie wkładając rąk do wnętrza pacjenta. Chirurg widzi miejsce operowane na monitorze za pomocą kamery wideo wprowadzonej do wnętrza pacjenta. Pozwala to uzyskać duże zbliżenie i powiększenie obrazu, a także ułatwia precyzyjne operowanie. Kiedyś operacje wideochirurgiczne wykonywano z kilku małych cięć, każde o długości około 1 cm, tak jak to widoczne jest po lewej stronie. Jednak pod koniec operacji niejednokrotnie trzeba było powiększyć jedno z tych cięć, żeby usunąć z ciała chory narząd, na przykład płat płuca albo segment płuca. Dlatego coraz częściej operuje się z jednego małego cięcia, przez które wprowadza się zarówno kamerę, jak i narzędzia. Po takich operacjach udowodniono, że ból pooperacyjny jest istotnie mniejszy. Operacje wideochirurgiczne wykonywane z małych cięć mają też swoje wady. Szkolenie personelu jest długotrwałe i kosztowne. Drogi jest też sprzęt, zarówno wielorazowy, jak i jednorazowy, chociaż ceny sukcesywnie spadają. Na wielu oddziałach chirurgicznych operacje małoinwazyjne, czyli wideochirurgiczne wykonywane z małych cięć, są już codziennością. W wysoko rozwiniętych krajach Azji, Ameryki i Europy, a nawet w Chinach, stały się już dominującą metodą leczenia operacyjnego raka płuca. Aby stały się dominującą metodą leczenia raka płuca również w Polsce, musimy wzorem bardziej rozwiniętych krajów wdrożyć na szeroką skalę badania przesiewowe tomografią komputerową w raku płuca i wykrywać częściej raka we wczesnym stopniu zaawansowania. Do tych badań nie trzeba być na czczo, można pozostać w ubraniu. Dawka promieniowania jest niska, jest porównywalna do dawki promieniowania rentgenowskiego, którą otrzymuje każdy pasażer z samolotu, kiedy na 10-15 minut włączy się radar przy złej pogodzie. Można wykryć raka nawet wtedy, kiedy jego średnica wynosi 1-2 mm. Koszt badania jest coraz niższy i obecnie w Polsce jest to równowartość ceny kilkunastu paczek papierosów. Rak płuca wykryty tą metodą jest wyleczalny w 80-90% przypadków. Takie raki małe można operować z małych cięć operacyjnych i zarówno efekt kosmetyczny, jak i ból są dużo bardziej, są łatwiejsze do zaakceptowania dla pacjenta. Ale z punktu widzenia medycznego najważniejsze jest to, że unika się inwalidztwa oddechowego. Pacjenci po operacji mają pozostawione więcej płuc i funkcjonują tak samo jak przed operacją. Mamy już zapewnienie pana starosty Eligiusza Komarowskiego o wsparciu władz powiatu dla badań przesiewowych w kierunku raka płuca, żebyśmy powolutku zaczęli doganiać świat. Zachęcam również inne samorządy, w tym również samorząd miasta Piły. Zachęcam pracodawców
zakładów przemysłowych, zwłaszcza dużych zakładów przemysłowych, do współfinansowania badań przesiewowych u osób z grupy wysokiego ryzyka w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. To są osoby z grupy wysokiego ryzyka, to są osoby po 55 roku życia, w miarę dobrym stanie ogólnym, które można zoperować, które kiedykolwiek w życiu paliły papierosy. Serdecznie dziękuję Państwu i liczę na współpracę. Do widzenia.